Nie, 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 potwierdzili, że te rery istnieją. My o tych rerach widzieliśmy dużo wcześniej. Oczywiście. Mówimy o zeszłorocznym Celebration, gdzie podczas takiego panelu w piątek, gdzie wyszli James Mangold, który na przykład ma tworzyć Dawn of the Jedi film, gdzie wyszła ta pani reżyser, którego imienia w ogóle nie jestem w stanie wymówić, od filmu o jej, oraz Dave Filoni od swojego filmu z Tronem. Wtedy jakby oficjalnie ta grafika została zaprezentowana, że mamy ten podział, ale tak jak Burzul mówi, my już wcześniej ten podział mniej lub bardziej znaliśmy. No i właśnie High Republic, jak widać, jest gdzieś tam po środku, czyli dzieje się przed prequelami. Różnie mówią 300, 200, 100 lat między, przed epizodem 1. No najważniejsze, że była wcześniej jeszcze przeszłość typu Stara Republika i jak ona będzie wyglądać oficjalnie, to się dopiero okaże, bo była gra KOTOR i różne inne rzeczy związane z legendarne. A co będzie kanonicznego w Starej Republice, to się jeszcze okaże. Znaczy, bo po pierwsze w Starej Republice, jak widzicie, nie ma nic, a w The Old Republic mamy co dwa zdania, dosłownie. Dokładnie. Natomiast no właśnie pojawiła się na High Republic jaka taka era, to jest mówione o tym, że to jest właśnie era najwyższego stanu Jedi. Peak performance. I Republiki. To jest też taki moment w historii galaktyki, gdzie okazuje się, że ta galaktyka cywilizowana to nie jest wcale tak dużo. I że loty nadprzestrzenne, no niby już są, ale też nie na wszystkich, tylko na najpopularniejszych trasach, o, można tak powiedzieć. I że taki prawdziwy moment, no właśnie najwcześniejsze rzeczy dziejące się w High Republic mówią właśnie o tym, że dopiero odkrywamy te ścieżki nadprzestrzenne, że trzeba je odkryć, że to kawał roboty. Mówimy generalnie o procesie takim, że banda odważnych ludzi wsiada w statek i skacze mały kawałek. Przeżyliśmy. Zaznaczamy na mapce, skaczemy dalej. Skaczemy dalej. Droidę, który tam nadaje. Tak, i na przykład potem, kiedy wyznaczymy sobie taki szlak, wracamy na przykład w cudzysłowie na Coruscant i sprzedajemy to za grube pieniądze, bo okazuje się, że jest gdzieś tam ta trasa. Mamy taki efekt eksploracji, trochę jak w historii Stanów Zjednoczonych mamy ten taki push for West, czyli ten taki ruch na zachód, gdzie powiedzmy kolonizatorzy europejscy czy pochodzenia europejskiego zaczynają zajmować coraz nowe terytoria, to tutaj mamy właśnie, to jest jakby core, podstawa historycznie The High Republic. Pokazania, jak ta republika odkrywa nowe planety, które już są zamieszkane, żeby nie było. To nie jest tak, że tam wszystkie są jakieś dzikie i tak dalej. Tylko nie tam są kolonizatorami? Nie, nie są kolonizatorami, tylko to jest na zasadzie budujemy drogę powiatową między województwem A, województwem B. Republika miała też szczęście do fajnych kanclerzy w tej erze. Tych, których poznaliśmy, poznaliśmy na razie trójkę, to byli naprawdę dobrzy politycy i umiejętnie współpracowali z Zakonem Jedi. I właśnie Zakon Jedi jest tutaj najbardziej rozbudowany, najbardziej szeroki, mają mnóstwo świątyń po galaktyce porozrzucanej, mają bardzo duży zakon. I no właśnie, seria Makolita, ale też z różnych innych grafik widać, że lubią się ubrać na elegancko, na złoto, na biało, pełni przepychu i pewności siebie podróżują po galaktyce. Okres, gdzie rycerz Jedi jest znany w galaktyce, bo to jest taki troszeczkę, nie wiem, ukuty jakiś mit czy przekonanie, że Jedi zawsze byli znani w galaktyce, to nie jest prawda, bo bardzo często, czy już w okresie prequeli, co najwyżej oni są znani ze słyszenia, ale są ludzie, są rasy, planety, które przez całe swoje życie, istnienie nie widziały nigdy Jedi'a na oczy, bo nie było komu, że tak robić. Natomiast The High Republic założenie jest bowiem takie, że ci Jedi, tak jak mówiłem wcześniej, jest ten peak performance. Oni są najbardziej znani, najbardziej działający, mają pewnego rodzaju poczucie nie tyle wyższości, bo to jest niezwykle ważne, raczej poczucia tego, że rzeczywiście robią coś dobrego i są otwarci na ludzi. Coś, co jest zupełnie odwrotnością, może nie tyle odwrotnością, co jakby zupełnie innym pozycji w okresie prequeli, czy tam prequeli. Nie mieli już na to czasu. Nie mieli czasu na ściąganie kotków z drzewa i sprzątanie śmieci. No nie było na to. Bo na przykład, bo właśnie w okresie The High Republic standardową praktyką było, że na jakiejś planecie jest świątynia Jedi i na przykład w świątyni Jedi takiej małej, żeby nie było taki oddział lokalny, stacjonowało 3-4 rycerzy, którzy po prostu tam byli. I czasami jak trzeba było pomóc, nie wiem, bo powódź, bo właśnie jest jakaś dysputa handlowa czy coś w tym stylu, to oni tam byli. Albo nie wiem, ktoś potrzebował. Jakieś konflikty lokalne. Tak, albo lekarstw czy coś w tym stylu. I oni po prostu sobie funkcjonowali jako może nie tyle standardowa, co naturalna element składowy całego ekosystemu społecznego. Do tego, co zakładali parafię. Zakładali diecezję.
teraz, co to było, co to jest za projekt? Wydawnictwo, znaczy inaczej, jak jest drukarnia i ona drukuje coś na papierze, to to z grubsza jest, powiedzmy, że książka. Ale niekoniecznie, bo mogą być powieści typu dla dorosłych, czyli powieści do... Dlaczego ten podział ma znaczenie? Tylko i wyłącznie dla biznesmenów, szczególnie na Zachodzie, chociaż u nas trochę też, różne wydawnictwa dla różnych ludzi w różnych formatach książki wydają. Więc książka dla dorosłych jest gruba, w twardej oprawie. Książka dla dzieci młodzieżowa jest chuda, ale na przykład dla małych dzieci już jest gruba i z obrazkami. No i te różne formy... Jest większą czcią. Tak, różne formy publikacji, schowisko, manga, komiks. Na przykład właśnie na końcu dopisaliśmy, że to powieści dorosłe i młodzieżowe to technicznie są różne wydawnictwa. To można zobaczyć tylko dlatego, że niektóre książki są bardziej promowane przez jedną firmę, a mniej przez drugą. To nie jest duża różnica, jeśli chodzi o powieści, czyli to jest cały czas spójny świat, to jest wszystko razem, ale teoretycznie, technicznie one są w każdym w innym kształcie, bo są przez trochę innych ludzi robione. Nie tylko przez pisarzy innych, ale też przez wydawnictwa inne. Ważna kwestia z tego typu, do której przejdziemy, to to, że dla was, którzy chcecie się ewentualnie zainteresować, z punktu widzenia czytelnika, po prostu adult, young reader rządzą się troszeczkę innymi prawami. Czyli na przykład w young adult zawsze musi być, jestem święcie przekonany, że chyba zawsze, musi być wątek jakiś romantyczny nastolatków. Jacyś nastolatkowie coś mają między sobą, albo mają jakieś tematy. W young reader bardzo często są tematy związane z dorastaniem. Samo w sobie nie jest to złe, tylko warto brać to pod uwagę, kiedy ewentualnie za chwilę będziemy mówić o konkretnych tytułach, bo cechą charakterystyczną The High Republic jest to, że właśnie łączymy te formy. Wiem, co jest inne. W innej kategorii są jeszcze opowiadania, bo opowiadania też się zdarzają. Tu jest takie zebrane z... Zbiór opowiadań. Wydawane z czasopisma Star Wars Insider. Ale gdzieś tu jeszcze też powinien być drugi zbiór opowiadań. Także tak, jest tych różnej formy literackiej z tej ery wydawanej. No i ogłosili to jako Project Lumines właśnie w 20, no w 21 dopiero pojawiły się wydawnictwa. I podali nam tych parę nazwisk. I okazuje się, że ci państwo, jedna z nich, czyli Claudia Gray, była w zeszłym roku w Polsce, więc można było sobie z nią pogadać na Kopernikonie. Bardzo miła pani. Ma się przeprowadzić do Włochu podobno, tak prywatnie. Także jakbyście byli w Włoszech i widzieli kogoś, kto wygląda jak jest autorem książek Star Wars, to właśnie ona. Ci autorzy pojechali sobie na Rancho Skywalkera, czyli do tej takiej... Mekka Gwiezdnych Wojen. Miłej doliny, gdzie nadal montują filmy, nadal czasem przeczulka się pojawia, podobno ostatnią rodzinę tam świętował. Z rzadka, no i właśnie jest bardzo dobre warunki na to, żeby sobie usiąść i coś wykombinować. No i siedzieli i sobie rysowali. Są nawet zdjęcia, nie mam ich tutaj niestety, zdjęcia, że tam zrobili taką wielką tablicę z pomysłami, tam dinozaury. Tak, co byś... Wiedźmy. Bo generalnie założenie było takie, że zebrano tą pierwotnie, tą grupę twórców, bo oni byli tą pierwszą, powiedzmy, falą, pierwszymi twórcami i powiedziano im, ej, słuchajcie, weźcie sobie jakiś kawałek Świata Gwiezdnych Wojen, znaczy czasu i wymyślcie coś. Pamiętasz, jak się nazywa ten facet, który zarządza... Michael Staglen? Tak, Michael Staglen, on nie jest twórcą, tylko jest, powiedzmy, takim project managerem, nazwijmy to w ten sposób. Takim. Producentem właśnie. I to była właśnie ta kwestia, że chcemy zrobić coś dużego, co będzie opierało się przede wszystkim na książkach i komiksach. Tak jak Burzo przed chwilą powiedział, jest tego więcej, ale książki i komiksy są najważniejszą rzeczą i one są fundamentem, który obowiązuje w tym. No i ta piątka właśnie usiadła, zrobiła sobie tą białą tablicę, napisali wszelkiego rodzaju pomysły i powstał punkt wyjścia, który oni bardzo mocno, znaczy może nie mocno, ale reklamowali. Jaki jest punkt wyjścia całego The High Republic? Czego boją się Jedi? Co jest... strachem, co powoduje strach u Jedi. I to był taki punkt, który wtedy, w tamtym roku, w 2019, bo chyba pierwszy raz wtedy powiedziano o tym projekcie, że będzie punkt wyjścia. Miałoby pierwotnie miało wyjść w 2020, no ale oczywiście wszyscy wiemy, co się wtedy działo, więc zostało to przeniesione na początek 2021 roku. W styczniu dostaliśmy pierwsze książki. No i jak widać właśnie są i książki, to jest właśnie Disney Press versus Deadlay, to są wydawnictwa książkowe, IDW, które zostało zamienione w Dark Horse, znaczy przenieśli do Dark Horse'a prawa, nie jestem pewien do końca dlaczego. No i Marvel, czyli dwa wydawnictwa komiksowe. No właśnie. Jeszcze to możesz cofnąć, bo to jest bardzo ważne. Fazy, no mówi się, że są trzy fazy właśnie tych wydawnictw i każda faza podzielona na fale, co sprowadza się do tego, że zresztą zaraz zobaczycie, co jakiś czas wydają kolejne zestawy książek,
w każdej kategorii, młodzieżowej, dorosłej, bardzo młodzieżowej, komiksów i tak dalej, tak dalej. No i to, co zrobili Star Warsowego, to to, że druga fala dzieje się kilkaset, dziesiąt lat wcześniej niż pierwsza. Jest dosłownie to samo, co z filmami, czyli mamy, powiedzmy, tutaj się dzieje pierwsza faza, potem idziemy w czasie z 200 lat, czy tam 100 lat do tyłu. Dokładnie, nowe postaci i wszystko. A inne. Potem wracamy przed pierwszą fazę. I potem się okazuje, że w trzeciej fazie są jakieś nawiązania do drugiej jednak, bo pomimo, tak, że minęło wiele lat, to coś tam się zmieniło. Dosłownie patrzcie na to tak samo, jak macie filmy, że najpierw była stara trylogia, potem były prequele, potem były sequele. To przejdźmy sobie może przez to, co wyszło. Jak widać, są to polskie układki, bo polskie wydawnictwa przede wszystkim... Jedno wydawnictwo. Olesiejuk. Aha, bo to jest, ten już jest tylko zawsze Olesiejuk. Tylko Olesiejuk wydaje polskie... Nie, chodzi o to, że zdążyli, nie tak, zdążyli na wysoką, wielką republikę się dostać. No i właśnie, czyli są po polsku wydawane. I to są tak zwane dorosłe książki. Jakie na postaci się pojawiają, to jeszcze za chwilę trochę sobie wylistujemy. I można je traktować z grubsza jako trylogię w tym sensie, że są to trzy książki wydane w tej samej fazie, dziejące się chronologicznie po sobie. I teraz tak, to co widzicie, na początku będziemy to mocno podkreślać, żeby to się nie umknęło. Każda z tych książek to jest adult, to jest ta dorosła i każda z nich pojawiała się w poszczególnej fali, czyli Światło Jedi było w pierwszej fali, Burza Nadciąga w drugiej fali, w trzeciej była Gasnąca Gwiazda. I do każdej z tych książek dochodziła jedna książka Young Adult i Young Reader. Tu mamy Young Adulty. Czyli takie środkowe. Pierwsza fala, druga fala, trzecia fala. Dokładnie, tak. I one też z jednej strony można by powiedzieć, że są ze sobą połączone, bo są wydane w ramach tej samej fazy, ale akurat te trzy książki są kompletnymi one-shotami tak naprawdę, bo co prawda postaci powracają i się przewijają. Na przykład Vernestra to jest pani, którą możecie kojarzyć z serialu Lokalita, jeśli ktoś widział, ale taki Horyzont Północny kontynuuje wątki różnych postaci, ale jednocześnie jest osobną książką. Co przez to musicie zrozumieć? Że jak się weźmie losową książkę z półki, to jesteście w stanie zrozumieć i mieć z niej przyjemność. Takie jest ryzyko, że jest nawiązanie do jakichś innych książek, ale to nie jest książka numer 5 na przykład. Znaczy, założenie bowiem całego projektu było takie, że teoretycznie, tak jak Burzol mówi, weźmiecie coś sobie z półki i skumacie książkę jako książkę. Natomiast jeżeli połączycie to sobie z innymi książkami, komiksami i tak dalej, to złapiecie większą ilość nawiązań, porównań i tak dalej. Mówię to, że teoretycznie to tak powinno działać. Czasami działa, czasami nie. Bo to też, żeby nie było, to my tutaj nie będziemy tylko i wyłącznie chwalić tego The High Republic i mówić, że tutaj wszystko jest cacy. Ale takie było założenie. I na przykład mieliśmy w fazie, nie wyświetliliśmy tutaj bardzo młodzieżowych, bo są jeszcze takie książki dla, nie wiem, 3-latków, 5-latków. Z zaklejkami i tak dalej. Teoretycznie to też są kanoniczne dzieła, na które trzeba patrzeć z szacunkiem, ale nie przyglądaliśmy się. Czy nie były też wydane w Polsce. Jak kojarzycie takie czasami książeczki dla 4-5-latków z dużą ilością, że cała strona to jest ilustracja i trochę tekstu, takie, które mają, nie wiem, 20 stron max, no to mówimy o czymś takim i to jest na przykład opowiadanie, książka Światło Jedi w wersji takiej dziecięcej, bardzo uproszczonej, więc, bo ten projekt jest celowany do bardzo szerokiego spektrum, czyli mamy te adultowe książki, które my możemy jako dorośli, powiedzmy, czytać, ale też również ci najmłodsi od praktycznie 4 roku życia mogą po to sięgać. No i nie da się tego łatwo wyłapać z jakichś okładek, bo nie jest to ponumerowane, ale gdybyście przeczytali najpierw Próbę Odwagi Justiny, a potem Fatalną Misję pani Ireland, to można to potraktować jako sequel, bo jak widać jest ta sama postać główna, no bo właśnie, autorzy jak siedzieli na tym ranchu, a potem zaczęli współpracować ze sobą, to pożyczają sobie nawzajem postacie, więc te postacie się przewijają przez te różne książki, ale zdecydowanie Vernestra młodości jest bardzo mocno w opiece Justiny. Natomiast taki Daniel Jose Older, on chyba najbardziej poszedł na zasadzie ja robię własne uniwersum i on pisze serię komiksową dla dzieci, czy tam 12-latków i on jakby jak już pisze książkę, to bierze praktycznie do książek swoje postacie. Więc jeżeli miałbym jakoś spuentować tą pierwszą fazę, jeżeli chcecie zacząć w generalnie Wielką Republikę, zacznijcie od Światła Jedi. To jest na samym początku i cofniesz? Tak tylko, żebym jeszcze do Światła Jedi. O. Teoretycznie to jest ta główna trylogia. Jeżeli nie chcecie się bawić w Young Adult i tak dalej, i po prostu chcecie takie dorosłe książki dla Gwiezdnych Wojen, przy czym dorosłe Gwiezdne Wojny to, wiecie, to nie jest jakieś tam bardzo brutalne. Nie, to jest fakt, to jest po prostu fakt. Gwiezdne Wojny
troszeczkę inaczej się rządzą, to to jest ta trylogia, od której możecie zacząć, a najlepiej od Światła Jedi. Aczkolwiek to ja też zacznę być negatywny na temat Star Wars i to nie są... Jeśli ktoś czyta książki dla fabuły... Inaczej. Jeśli ktoś czyta Większość książek Gwiezdnowojennych nie jest dobrymi książkami. Nie, to jest fakt. To nie dochodzi. Tylko jeśli ktoś chce czytać takie książki, w których są wajby, w których Jedi mają swoje różne osobowości. Na przykład jeden z fajniejszych przykładów tego, co High Republic robi, to, że każdy Jedi trochę inaczej odczuwa moc. I tak. To szczególnie w świetle Jedi jest pokazane. Avar, o której zaraz pogadamy, na przykład odczuwa moc jako muzykę, jako pieśń. Mhm. I różni Jedi różnie reagują na rzeczywistość ich otaczającą. I to jest świetnie to narysowane, w ogóle jak ci rozpisane, jak ci Jedi działają. I są pojedyncze takie momenty postaci, takie character moments tak zwane. Ale tak fabularnie to nie ma tam dużo niespodzianek. I te kolejne książki też nie... To jest fajna lektura właśnie po to, żeby sobie wyłapać jakiś fajny kawałek galaktyki, fajny vibe, ale niekoniecznie to jest ciągająca lektura fabularna, w której wielkie wydarzenia by was zaskakiwały zwrotami akcji. No trzeba brać pod uwagę, że większość Gwiezdnych Wojen nie jest jakąś wybitną literaturą, to jest coś, co się czyta dla przyjemności, dla odmurzenia. I nie mówię tego jako wadę, po prostu to jest cecha, która jest i tyle. Aczkolwiek nawet nie wiem, czy te młodzieżówki, tak zwane jak adulty, które w zasadzie też literacko się mocno nie różnią od tych dorosłych, nie są bardziej skupione, przygodowe, bardziej książkami sensacyjnymi, które, no właśnie, które można poczytać. No i teraz jeśli chodzi o fazę pierwszą, to jest taka bardzo ładna encyklopedia postaci, bo wiecie, jest taki problem. Mamy trzech głównych bohaterów, teoretycznych trzech głównych bohaterów. Przez pierwsze 5 minut pierwszej książki to są główni bohaterowie. Jest pytanie z sobą. Czy jako osoba nieco młodsza mogłabym czytać książki Adult? Tak. Właśnie mówię, to nie jest tak, że jak jest dla dorosłych, to nie wiem, jest seks, przemoc, dragi, narkotyki i tak dalej. Nie, spokojnie, tu jest Gwiezdne Wojny. Nie są, rzadko się kiedyś zdarzają, tak? Więc spokojnie możesz, tam nie ma jakichś... To są łagodne książki z fantasy. Tak, spokojnie. Więc naszym głównym trio tak na początku jest Avar, albo Eivar, Stellan Gios i Elzarman. Stellan Gios wyróżnia się tym, że można jego miecz świetlny kupić na stronie internetowej Disneya oraz w parkach Disneya. Tak. I on jest takim najbardziej klasycznym przykładem głównego bohatera. Zresztą Eivar w zasadzie też, ona jest taką... Taką Captain Marvel, ona jest taką brigadą. Ona jest idealna, kiedy ona została idealna, zapowiedziana, wszyscy fani, nawet ci, którzy byli pozytywnie nastawieni, patrzyli na jej opis. Ona nie ma wad, ona jest super, piękna. I to jest jej największą wadą. Tak, no to swoją drogą. Ale nie, i oni trochę reprezentują ten peak performance Jedi, gdzie oni są piękni, wymuskani, zdolni, są najlepszymi kumplami, w ogóle nie ma granic dla nas i tak dalej. No jest Elzar, to jest ten... Niegrzeczny chłopiec to jest ten, który ma najwięcej emocjonalnych problemów. To jest ten, który na końcu, póki co, ma najwięcej odpowiedzialności do wzięcia na siebie, więc też z pewnego punktu widzenia jest najciekawszy. Natomiast to jest trójka przykładowych Jedi, jak to w zakonie mogą wyglądać, jakie te role mogą mieć. Takich grup mamy dużo. Więc mamy na przykład młodzież, to są moi ulubieńcy. Bel i Buragia w późniejszych fazach są takim fajnym duetem. Buragia jest co prawda klasycznym Wookiem, czyli właśnie on jest zawsze najlepszy ze wszystkich, on jest najmądrzejszy ze wszystkich, on jest taki najpełniejszy serca. Ale niektórzy go nie rozumieją, bo mówi w swoim języku, więc... Tak, ale mówi się Wookiem i to go blokuje. No jest jeszcze Vernestra. Vernestra w serialu Okolita to jest ta pani łysa, która przeszkadza głównym bohaterom w realizowaniu swojej misji, troszkę póki co. No właśnie, tutaj jest najmłodszym rycerzem Jedi mianowanym, więc też jest najlepsza we wszystkim. Ona by się z Eivor nie dogadała, bo są za dobre razem wobec siebie. Też jak się książki takie czyta, to czasami to jest personifikacją autora, nie? W sensie Mary Sue i Mary Stu to są takie idee, których się może internet się na nie gniewa, ale no, autorzy lubią pisać o takich wyrażonych postaciach, takich, których najbardziej lubią. No i Vernestra też jest taką postacią, ale bardzo, bardzo ich lubię. Natomiast następny slajd to jest przykład, że ja już jestem w takim wieku, że już potem nie pamiętam wszystkich ludzi prawdziwych, a co dopiero postaci fikcyjne. Jeżeli wy się zaczynacie, powiedzmy, czuć przygnieceni ilością i nazw bohaterów, nie jesteście sami, my w pewnym momencie już mamy nawet z tym problem i ta encyklopedia albo własne notatki są przydatne. Tak. Jest Riff, jest Ram, jest Imri. To są, no niekoniecznie białe chłopaki, ale to są chłopaki i to są padawanie potem rycerze Jedi, ale czemu oni się, no różnią się od siebie, ale trzeba sobie przypominać się konkretnie. Jest Terek i Ceret i to są jeszcze fajne, bo to są bliźniaki komiksowe, które się wyróżniają tym, że przynajmniej jest ich dwóch łatwiej zapamiętać. Natomiast później pojawia się coraz więcej tych postaci i to nie są złe postaci, to znaczy to są ci tacy najbardziej widowiskowi. Kiwi i Skir są zresztą dodane na tej okładce.
Bo no wyobraźcie sobie, że jesteście całkiem utalentowanym padałanem albo padałanką, ale waszym mistrzem jest Trantoszanin, który ma problemy z temperamentem, ponieważ jest jaszczurką. No to właśnie takie życie ma Kiw i ona musi sobie jakoś temperować. A sama Kiw też ma swój temperament wrodzony, więc tak. Potem jest na przykład Torvan Buck, czyli ten pan tutaj. Bucket of Blood? Tak. Jego pseudonim to jest Kubeł Krwi. Nie dlatego, że jest taki morderczy. Po prostu Daniel Hoze Older, który go wymyślił, zanim został pisarzem, był ratownikiem medycznym. I on tak ratował ludzi. I dlatego jest taki. Tak. I on ma takie podejście. I on na przykład jest najlepszym kumplem z Kantamem Sy, a jednocześnie lubią sobie piec ciasta. I to jest w serii komiksowej The High Republic Adventures. I mamy do tego jeszcze Portera Engla, który w tej fazie The High Republic jest już długowiecznym mistrzem Jedi, który jest najlepszym szermierzem w zakonie, ale zamiast tego woli gotować, bo wiecie, to jest na zasadzie, jest on tak potężny, tak. To jest jak taki nie wiem, powiedzmy wzór z Japonii, jestem już tak potężny, że nie będę się z nikim bił, bo zabijam wszystkich tam, nie wiem, spojrzeniem. Jakie jest wyzwanie z tymi postaciami? Że jest ich dużo. To znaczy, że można sobie trafić na swojego ulubieńca, można lubić bardzo, na przykład właśnie Portera Engla. I on jak ma szczęście, to się pojawia w książce, na przykład w tych najnowszych się pojawia. Ale jak nie ma szczęścia, to musisz go śledzić gdzieś po pojedynczych seriach komiksowych na przykład. Znaczy, to jest kwestia, i tutaj już tak powoli, znaczy może nie tyle powoli, ale to są mniej więcej, i myśmy wyrzucili tylko tych głównych. Są jeszcze poboczni rycerze Jedi. I to trzeba sobie dawkować. To trzeba generalnie podchodzić na zasadzie, że skupić się, bo na przykład niezłym rozwiązaniem jest to, że Kiff, Trennis i Sker są praktycznie tylko i wyłącznie w serii komiksowej The High Republic. Więc możecie sobie kupić 3 tomy komiksowe po polsku, wyszły już, Wielka Republika, i tam skupiamy się na ich historii. I to jest przede wszystkim. Tak jak mówiłem, Porter Engel, Kantam Sy, Torban Buck i Lula Talisola, oni są The High Republic Adventures i praktycznie nigdzie indziej się nie pojawiają. To są takie komiksy, ja dodam, że to są komiksy, które faktycznie Daniel Hosenholder swój świat tworzy, więc tak. Mam tam swój zestaw postaci i opisuje je przede wszystkim, chociaż nie ekskluzywnie, właśnie w komiksach młodzieżowych i niestety one w Polsce nie wychodzą. To z powodu praw autorskich IDW wydawnictwa i Dark Horse jest problematyczne, jeśli o to chodzi. Aczkolwiek Jacek Drawnowski zapowiedział, że będzie jakaś niespodzianka jeszcze w tym roku wydana, więc może coś się uda. Daniel Hosenholder faktycznie utworzył taki świat własny, pełny postaci, tam to właściwie fabuła się toczy bardzo obok wszystkiego innego. No ale mamy jeszcze postaci poboczne, to też z fazy pierwszej, ale chciałem powiedzieć, bo są widowiskowi. Claudia Gray napisała postać kamienia. To jest rasa Venetian. Internet bardzo się gniewa, ale też zachwyca. Geodem jego na imię ma. Znaczy, generalnie jest to rasa, która wygląda jak kawałki granitu, takie prostopadłościane, które nie mówią. To jest najśmieszniejszy rząd w książkach Star Wars ostatnich lat, bo on zawsze odpowiada kamiennym spokojem, albo za rogo reaguje właśnie z. Znaczy, i to jest zabawnie kamieniem. Naszym zdaniem, no nie wszyscy to podzielają, ale zdaniem to jest zabawnie napisane, bo nie jest napisane, że Giot wstał i podszedł do konsoli, żeby coś naprawić, tylko jest to tak wplecione, że on po prostu tam się pojawił i tak dalej. Nigdy nie jest napisane, że się rusza, ale wiemy, że ale, wykonuje jakieś tak, akcje. I jakby. Moim zdaniem jest to całkiem sprytne. Też co jest na przykład dobre u niego, on nie jest nadużywany, on się relatywnie rzadko pojawia, więc to nie jest tak, że już po 2 książkach przewracamy oczami, bo jest znowu Giot, więc... No dobra, to jeszcze może o jakichś nieszczęściach. Nihilowie, czyli... Główni źli. Ale tacy bardziej hardkorowi piraci, prowadzeni głównie przez Marciona, podobno Amerykanie raczej mówią Marcion, tak? Ro. Który jest tajemniczym przywódcą Watachy, bo ma tak można powiedzieć, złoczyńców. Jest też Lorna D, jedna z jego prawych rąk. Tak. Jest Gira Staros, która też mocno go wspiera. I są co najmniej dwa, wciąż jest tego więcej, ale co najmniej dwa dziwaczne stwory. Jedne to są Nameless, czyli nienazwani. To są takie potwory. To jest taka hardkorowa wizja Zana, gdzie są stwory, które potrafią niszczyć Jedi i działają na moc. Tutaj jest on naprawdę bardzo zabójcze, więc to jest faktycznie zagrożenie dla Jedi. No i są jeszcze Drengiry. Coś o Drengirach chciałeś się powiedzieć? Znaczy, kwestia jest tego typu, że kiedy The High Republic było zapowiadane, no to Nihilowie, czyli powiedzmy ci piraci, i Drengiry, czyli zaraza semi-inteligentnych roślin zabójczych, były stawiane na równi. Tak inteligentnie mówią. Tak, mówią, mają świadomość i tak dalej, i tak dalej. Ale o co mi chodzi? Bardzo szybko Drengiry schodzą na drugi plan, jak nie na trzeci, i Nihilowie wchodzą na pierwszy. I teraz
z mojej perspektywy, osoby, która jest z tym na bieżąco, Machion Ro i on przede wszystkim jest bardzo dobrze pisanym złolem. Jest uzasadniony do pewnego stopnia, jest to w porządku zarysowane, nie jest to idealizowane, więc pod względem tych złoli jest nieźle w The High Republic. A o ile sami piraci przez większość czasu są po prostu piratami, którzy korzystają z okazji, kradną, szabrują itd., itd., o tyle Machion Ro ze swoją historią jest czymś, takim punktem zaczepienia, gdzie możemy stwierdzić, dlaczego. Jakby zadać sobie pytanie, co nas ciągnie do następnych książek, dlaczego on to robi. Lorna Dee też swoją drogą była, jest cały czas postacią, która też potrafi przyciągnąć uwagę. Tak, więc wyróżnia się. No i teraz szybkie przejście przez to, kiedy to się wszystko działo. Jak widzicie, te książki bardzo obok siebie wychodziły. Czyli no, w zasadzie nie minęło tak wiele lat, a tych tytułów jest bardzo dużo. Trudno się połamać, no, jeśli weźmiemy jakieś wyjątkowe edycje. No i jak widać, co jakiś czas, co parę miesięcy są nowe pakiety, czyli te fale. W każdej kategorii wiekowej, czyli właśnie mamy dorosłą, młodzieżową, bardzo młodzieżową, czyli ten The Great Jedi Rescue, Showdown at the Fair, to są właśnie te takie dla bardzo, bardzo małych dzieci. Słuchowisko z Lorną Dee na przykład. Bo Nawałnica to jest przykład tego, że najpierw wyszło słuchowisko, takie wiecie, z aktorami i tak dalej, i tak dalej, a potem to słuchowisko wyszło w wersji papierowej, skryptu, który tak. Można... Słuchowisko to faktycznie odkrywane przez aktorów w wersji amerykańskiej oczywiście. I z doświadczenia mogę powiedzieć, że jeżeli macie możliwość, jeżeli wasz angielski jest wystarczający, to spróbujcie tego posłuchać w oryginale. Bo bardzo fajnie zagrane. Bardzo fajnie zagrane, a na przykład polska Nawałnica, sama fabuła nie jest zła, ale zupełnie inaczej się to czyta niż słucha, więc zachęcam generalnie, też powiedziałbym taki mały off-top, Gwiezdne Wojny są całkiem niezłe, jeżeli chcecie spróbować swoich sił czytać, czy oglądać, czy słuchać po angielsku. Komiksy, książki jak najbardziej nie są specjalnie trudnym językiem pisane, więc zachęcam. No i faza trzecia, jak widać, znowu ten sam zestaw. No i teraz, co jest, tak żebyśmy podsumowali, zobaczcie, że w ciągu roku dostaliśmy 9 książek, plus jeszcze słuchowisko, plus jeszcze te wersje dziecięce, plus jeszcze nie zaznaczyliśmy tutaj komiksów, które cały czas wychodziły. Tak. Tego jest dużo. Plus dodatkowe miniserie. A potem nagle cofamy się w czasie. O jakieś 100-150 lat. I wychodzi faza druga, bo znajdziemy kompletnie nowych ludzi. Ale ja jestem wielkim fanem fazy drugiej. Bardzo mi się podoba ten czas i ten moment galaktyki. I znowu, tutaj nawet jeszcze to połączenie dorosłej i młodzieżowej w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Czyli najlepiej czytać tak, jak one wychodziły, a nie tak, że jedna jest z tej serii, a druga z tej serii. Bo one fabularnie tak się dzieją, że konwergencja i kataklizm dzieją się jedna przed ścieżką zdrady, a kolejne na Paweł Wendrzec powinno się, że to jest sam koniec. Pytanie jest tutaj? Spróbujemy wylistować. Znaczy wylistujemy, ale znów i tu jest pewien problem, bo wiecie, przez rok czytaliśmy te książki, poznawaliśmy tych bohaterów, ich relacje i tak dalej, po czym pyk, cofamy się o 100 lat i dostajemy kolejnych naszych bohaterów, bo to są książki dla najmłodszych, ale przerzuć dalej. Myślę, nie po kolei jest. Ale spróbuj. O! Sru! I znowu mamy taką postać, siaką postać i tak dalej. I znów z bólem serca. Postać Wildara Maka jest jedną z moich ulubionych. Barash Silvan jest postacią, która trafiła słownie do serialu Akolity. I one są fajne, tylko co ja mam wam powiedzieć, że musicie poznawać całą bandę nowych bohaterów. Cylindra Shaw ma tarczę. Jest tarcza energetyczna Jedi, bo ona uznaje w swojej filozofii, że przede wszystkim jako Jedi jest obrońcą. To jest jej punkt wyjścia i jest to tarcza przekazywana z mistrza na ucznia od iluś tam pokoleń. Seth Malagan jest padałanką, ale wolałaby być piratem. Tak, i zostaje w serii komiksowej piratką, bo i współpracuje z Maz Kanatą. Mamy wątek Jety. Jeta to jest ziemia święta odległej galaktyki, gdzie mamy Jedi, którzy na równych prawach siadają w Radzie Miejskiej i rozmawiają z innymi grupami religijnymi. Cały wątek Jety, który jest w serii komiksowej The High Republic, teraz wyjdzie drugi tom po polsku i to jest zamknięte 10 zeszytów, jest świetny, tylko problem jest taki, że znów cofamy się w czasie, mamy zupełnie nowych bohaterów z nowymi relacjami i tak dalej, specyfiką i niektórzy z tych bohaterów ze względu na długowieczność powrócą nam później do trzeciej fazy, ale ja się już w pewnym momencie gubiłem. Ja już, co jest na przykład taka Gella Natani, która nie reprezentuje nic oprócz tego, że jest bohaterką.
Tak, i jej wątek nie powraca, no bo jest człowiekiem, więc ona już nie może żyć. I teraz tak, sama jej historia nie jest zła, ci bohaterowie nie są źli, tylko tego jest w cholerę. Trzeba bardzo... Znaczy, jeżeli ktoś jest nerdem, to można w pewnym momencie być przygniecionym, jak człowiek jest na bieżąco. Więc trochę dobrze jest, moim zdaniem, wybierać poszczególne rzeczy. Aczkolwiek w fazie drugiej mamy bardzo mało czasu, więc opowiem. Cip Matarko to jest taka bardzo młoda, utalentowana padałanka, która była padałanką Jadel, czyli to jest ta żeńska wersja Jody, która to Jadel stwierdziła, że nie ma już siły uczyć tej dziewczyny, bo ona ciągle gdzieś ucieka, już by czegoś chciała tą mocą trzaskać. Ona woli sobie iść i tam poczekać. Wyobraźcie sobie tam chyba, nie wiem, 6-8-letnią dziewczynkę z energią 8-letniego dziecka po dwóch tabliczkach czekolady używającą mocy. A za nią pani Joda. Tak, tak, jest... która już ma tego tak, wszystkiego podziurki w nosie, nie? Więc znów. A, i mamy z nowych, nazwijmy to, nowych zwoli. Już nie ma, Nihilów jeszcze nie ma. Nowych starych, powiedzmy. Można poznać Mardarą, że to coś jest jakiś z kimś powiązane. I teraz tak, teoretycznie to się łączy. To się nawet całkiem nieźle łączy z takiego, kiedy patrzymy na to z dużego planu. Ale na przykład druga faza, ja jestem zwolennikiem, że można ją zupełnie osobno czytać. Nic nie stracicie, jeżeli zaczniecie od drugiej fazy, a potem przejdziecie sobie do pierwszej. Ba, moim zdaniem nawet to jest lepsze rozwiązanie. Druga faza, 5 książek, w tym adaptacja słowiska, bo wersja słowiskowa i macie kawałek fajnej galaktyki. Poznajecie właśnie na przykład Lisię, która jest matką zakonu... Path of the Open Hand, ścieżkę otwartej dłoni. Znowu, jeśli ktoś ogląda serial Kolita, to kojarzy, że różne kulty, mniej lub bardziej związane z mocą, w galaktyce zawsze były. Jest też na przykład Asel Drela, który jest takim złoczyńcą, nie złoczyńcą, bo on jest takim księciem, znaczy jest synem kanclerzowej pani. Trochę rozpuszczony synek ze swoimi problemami i tak dalej. Fajnie się o nim czyta. No i mamy różnych właśnie towarzyszy. Maskanata, Dexter powracają, czy właściwie to są chyba ich najmłodsze wersje. Jeżeli chce... Dexter miał wtedy wąsa. Tak, to jest ten Dexter z Ataku Klonów, to jest on. A jeżeli na przykład chcecie zobaczyć gwiezdnowojennego elfa Łotrzyka, to jest taki klasyczny łotrzyk do potęgi, ale ma na przykład bardzo fajny wątek z Wildarem Makiem w tej serii komiksowej The High Republic. Więc... To a propos, książka, seria komiksowa High Republic z fazy drugiej z niebieską okładką dzieje się właśnie w tej fazie poprzedniej. W związku z czym niestety, jeśli chodzi o komiksy, czwarty tom High Republic to jest pierwszy tom High Republic, to też trzeba się trochę... No, znaczy jakby co, to za, nie wiem, ktoś może do mnie na kanał pisać. Piszcie do mnie, ja wam ewentualnie wskażę, co od czego zacząć, w jakiej kolejności, sam czasami się w tym gubię. Wiemy, że to jest chaotyczne, bo też to wydawnictwo jest trochę chaotyczne, dlatego... I teraz wracamy do trzeciej fazy, która rozpoczyna się rok po zakończeniu pierwszej fazy. I znowu mamy trzy you know what I mean, tak? Już znowu widzicie. Mamy trzy młodzieżowe książki. Znowu mamy trzy bardzo dziecięce książki. Ale uwaga, to jest mój faworyt. Cofnij. To jest hat w kamizelce typu bomber. Mój stary to fanatyk hatów. Pół mieszkania zaje, więc jakby. Hat, który będzie chodził na. Jeżeli on będzie fanem wędkarstwa, to po prostu mam ulubioną książkę ever. Przepraszam, musiałem to powiedzieć. Nie, ale to ja to doceniam. I teraz faktycznie ta faza jest kontynuacją tej poprzedniej i tej poprzedniej. I dzieje się dokładnie tak samo, czy wydawane jest dokładnie w taki sam sposób. Czyli mamy coś dla dorosłych, coś dla młodzieży, coś dla dzieci. Ale pani starosz czytają wszystkie te rzeczy. Ale co jest plusem? Bo w zeszłym roku na pochwale się byłem na tym Celebration w Londynie i podczas panelu z twórcami, kiedy oni zapowiadali te książki, powiedzieli jasno i wyraźnie, że trzecia faza będzie bardziej rozłożona w czasie, więc jest plus, że oni zdają sobie sprawę, że w pewien sposób w poprzednich dwóch przesadzili z gęstością. Jakby na zbyt dużo pozycji trochę bombardowali fanów i dlatego ta trzecia faza jest trochę bardziej rozłożona w czasie. Oczywiście mówimy tutaj o wydaniach angielskich, nie polskich, no bo kwestia tłumaczenia. Fazy trzeciej w Polsce jeszcze nie ma. Nie, druga chyba się jeszcze nie skończyła. Na początku przyszłego roku, zdaje się? Miejmy nadzieję, że pójdzie, tak. Fala druga, fazy trzeciej dzieje się w tej chwili. Temptations of the Fall miała premierę w tym tygodniu. No i znowu, coś dla dorosłych, coś dla młodzieży. Słuchowisko. Dla młodzieży, nowe słuchowisko. No i będzie ciąg dalszy w przyszłym roku. I teoretycznie to będzie wielki finał też fazy trzeciej. Więc ciągle to się dzieje, to są ci sami autorzy. Tak. Często powraca z komiksów do książek. Okej, okay. No i teraz cieszę się, że mam jeszcze miejsce, czas, chwilkę na to, żebym ja mogł powiedzieć, jaki to jest dobry serial, bo obejrzałem cały sezon i polecam serdecznie. Będzie kolejny. Tak, to jest
najbardziej ukształtowany serial Star Wars, taki gotowy, że po pierwszych trzech odcinkach już tam nic nie trzeba było zmieniać. I opowiada o tym, jak trójka młodych padałanów, w tym Nabz, spójrzcie w te urocze oczy. A jeszcze nie słyszeliście, jak mówi. To jest najlepsza rola Dee Bradley Bakera, tego pana, który... Od klonów. To jest koleś ten sam. Spod napsa, jest cudowny. Natomiast, ale, jeśli mogę coś powiedzieć, najlepsze negatywnego. Nie. Najlepsze podsumowanie tego serialu, powiedział mój kumpel, którego niestety tutaj nie ma z nami na Pekonie, bo nie mógł przyjechać, to jest Psi Patrol Gwiezdnych Wojen. Nie, i to jest fakt, bo to jest pierwszy serial stricte kierowany do najmłodszych fanów od czasów chyba Ewoków czy Droidów. Ale dziejący się w świecie Star Wars. To znaczy, to jest nadal fabuła, która, no owszem, dzieciaki w każdym odcinku mają kryzys typu, są zbyt pyszne, zbyt pewne siebie, kłamały, oszukiwały, no takie bardzo proste i rozwiązaniem jest to, żeby współpracować, żeby się przyjaźnić, żeby sobie ufać nawzajem, więc to są dosyć proste moralnie opowieści, ale za to, jakie tam jest tło, jakie tam są ciekawe postaci, jakie tam są złoczyńcy, piraci, chciwi przedsiębiorcy. To nie zabrzmiało dobrze. Złomiarze. Ale o co chodzi? Jakby ja wiem, że to jest przykład anegdotyczny, więc on się nie liczy, ale mam znajomego, który ogląda to z chyba czterolatkiem i młody jest zachwycony na zasadzie, że to jest, tak, to jest bajeczka dla dzieci, tylko że fani najmłodszych Gwiezdnych Wojen też mogą być coś takiego, bo jasne, mieliśmy Resistance, które do tej pory było chyba takie najbardziej dziecięce, ale nadal to był taki próg wejścia 8-10 lat co najmniej. Fani w średnim wieku nieposiadający dzieci też mogą się tam kierować. Nie, żeby nie było, ale o co mi chodzi, bo wiecie, jakby jasne, możemy mówić, że o, nam się to podoba, nie podoba, to jest fajne, ale pamiętajmy, że te następne pokolenia na czymś powinny się wychowywać. To jeszcze tylko jedno zdanie chciałem dodać, że to jest taki kawałek wycinka z codziennego życia galaktyki, czyli faktycznie te dzieciaki podróżują sobie ze swoją przyjaciółką i tam pomagają dostarczyć jakąś dostawę, pomagają znaleźć jakiś zaginiony artefakt, pomagają staremu droidowi, który jest archeologiem. Takie codzienne żyćko w odległej galaktyce, mieszkają na Tatooine, właśnie na tej świątyni Żyda, jakiejś takiej okolicznej. Czasami przyjedzie Yoda i powie coś mądrego albo głupiego, jak to Yoda, ale potem odjeżdża z powrotem, no i te dzieciaki jakoś sobie muszą radzić z tym życiem. Bardzo polecam jako taki właśnie wycinek kawałka życia z Gwiezdnych Wojen. A jak macie właśnie swoje młodsze dzieciaki albo rodzeństwo czy coś takiego, no to spróbujcie, bo jest szansa, że podejdzie. Widzę pytanie z sali. Jednocześnie trochę zabawny, ale i przykry. Ale, przepraszam, że przerwę, no czas nas ściga, więc jakby Resistance... Musimy. Natomiast no, wielkim finałem tego wszystkiego, jeśli chodzi o High Republic i erę jako taką, jest serial Acolyta, który, jak rozumiem, po nim już będzie tylko Mroczne Widmo. Znaczy on jest takim jakby na razie jedyną przejściówką między The High Republic a prequelami, dzieje się 100 lat plus minus po wydarzeniach z trzeciej fazy. No i właśnie jest Bernestra Ro, jest jakiś inny Jedi Wookie. I generalnie rzecz ujmując, na chwilę obecną, bo żeby nie zaspoilerować, czuć trochę klimat tych innych Jedi z okresu The High Republic, ale to też nie było, że tutaj mamy tego niesamowicie bardzo dużo, bo to nie można tego powiedzieć. Natomiast teraz już zbliżamy się ku końcowi, więc chyba możemy powiedzieć jakieś takie podsumowanko trochę. Znaczy możemy powiedzieć, czy będzie coś dalej? A potem możemy sobie zrobić krótką dyskusję. No właśnie, bo Michael Stiglein jakiś czas temu ktoś tam wrzucił na Instagramie, że kurde, zajął, kto się skończy i tak dalej, a ten pan project manager, o którym wspominaliśmy wcześniej, mówi, że no mamy kilka pomysłów. I teraz wiecie co, ja pozwolę sobie tak już przechodząc do tego zakończenia, bo to jest coś, co we mnie siedzi od dłuższego czasu. Najważniejszy wniosek dla mnie, jaki wychodzi z The High Republic, coś, co jest dla mnie najważniejsze, to nie są Jedi, Nihilowie, Galaktyka i tak dalej, tylko fakt tego, że to jest najbardziej udany projekt, jako projekt biznesowo, gwiezdnowojenny w czasie przejęcia Gwiezdnych Wojen przez Disneya. Jest też potencjalnie największy, jeśli chodzi o ilość opowieści. Tak, ale o co mi chodzi? Tak jak na przykład sequele niestety nie wyszły pod kątem tego, że tworzymy trylogię jako całość, tak? Nie mówię o jakości fabularnej, to nie o to mi chodzi, ale fakt tego, że tutaj zebraliśmy ilość autorów, stawiliśmy ich do jednego pokoju, oni wymyślili jakąś historię i potem to prowadzili i pomijając, wiadomo, nie wszystko się zgrywa, nie wszystko, czasami są jakieś błędy, czasami są opóźnienia na przykład z powodu COVID-u, ale... Trzeba sięgnąć po encyklopedię, żeby sobie przypomnieć, tak, kim jest dany człowiek. Ale kwestia jest tego typu, że ten projekt możemy już teraz wstępnie założyć, że się udał. Miejmy tylko nadzieję, że twórcy usiądą, fajnie poklepią się po pleckach, że się udało, ale teraz,
co poszło nie tak, jak to zmienić, w jaki sposób podejść, bo tak jakkolwiek korporacyjnie to zabrzmi, z projektowego punktu widzenia to jest najlepiej zrealizowana rzecz, jaką dostaliśmy do tej pory w świecie Gwiezdnych Wojen od Disneya. Chyba tylko, no nie, Andor jest pojedynczą rzeczą, więc powiedzmy, ale taką tam, gdzie wielu twórców naraz musi wsiąść i współpracować. I jako era, nie? No bo mamy erę Mando, której właściwie seriale są i... Podstawą. Tak, średnio się to wszystko potem jakieś łączy, nie ma jakichś dodatkowych źródeł, które by coś ze sobą łączyły. Mamy na przykład właśnie erę komiksową, która się dzieje między czwartym i piątym epizodem, między piątym i szóstym epizodem i one są bardzo konkretne, ale właśnie tam bardziej jest to świat komiksowy, a książki nie. I teraz tutaj mamy tak jak, nie wiem, w starym kanonie, nie wiem, seria komiksowa Legacy, czy Kotory połączone z grami tworzyły nam jakiś kawałek świata, The High Republic robi dokładnie to samo. Czy lepiej, czy gorzej, to już każdy z nas musi ocenić. Każdy ma swoje podejście, każdy ma swoje uwagi. Tak jak mówiliśmy, my nie jesteśmy tutaj całkowicie na 100%, że wszystko tutaj działa i tak dalej. Ale ze względu na to, ten The High Republic powinien być częściej na naszych ustach, fanów czy ogólnie, żeby ten głos moim zdaniem jakoś dotarł. Żeby nie o to, o czym są historie, czy są o Traunie, czy o nowych postaciach, czy o Asoce, czy cokolwiek, tylko na zasadzie, ej, ogarnijcie się na poziomie projektowania, planowania, wdrażania i analizowania efektów całości. Bo The High Republic pod tym kątem jest co najmniej solidne. I mam nadzieję, moim zdaniem, znaczy mam taką wewnętrzną nadzieję, że te wnioski gdzieś pójdą do góry i przynajmniej, nie wiem, bo gdyby tak były planowane seriale, czy już nie daj Boże filmy, to już naprawdę byłoby bajlando. Moglibyśmy się tylko i wyłącznie kłócić o to, czy to, że Palpatine wrócił, ma sens, czy nie ma sensu. Książki to nie jest biznes, na którym się zarabia jakoś szczególnie dużo, ale zdaje się, że akurat Harrowowik nie najgorzej się sprzedaje jak na tego rodzaju literaturę, na świecie, w którym mało książek się sprzedają. Nie mamy statystyk, bo to oczywiście jest tajemnica i tak dalej, ale dało się wyczuć wśród twórców, wśród jakichś tam pojedynczych statystyk z wydawnictw, że rzeczywiście, znów, to nie są pieniądze na poziomie seriali Disney Plusa i tak dalej, ale że jest, chwyta to. I wydaje mi się, że jedną z głównych rzeczy jest właśnie to, że mamy event, mamy coś, co się w jakiś sposób łączy. No i na koniec, jeśli chodzi o to, co warto czytać, no tak naprawdę to, co macie ochotę, bo można próbować przeczytać wszystko, ale to jest trudne. Natomiast faktycznie jest to taka seria, w której można sobie pobrać po kawałku, próbować to, co potem jakoś mocno połączyć. Wadą i zaletą tych serii jest to, że faktycznie nigdzie na okładce nie jest napisane tom pierwszy, tom trzeci, tom piąty i można teoretycznie próbować je czytać tak, żeby jak Pulp Fiction wszystko się połączyło na samym końcu, czytając je nie po kolei. A jeśli będziecie mieli szczęście, to akurat znajdziecie taki komiks albo taką książkę, w której pojawia się na przykład Jarel Puff albo Opora Cisis, tak. Bo ci Jedi z Rady Jedi też się pojawiają. Bo są długowieczni. Więc generalnie absolutnie tutaj nie będziemy mówić, że wszystko jest idealne w The High Republic, że to super działa, ale... Jeżeli nie próbowaliście jeszcze, warto na to zwrócić uwagę, na to, że to jest też taki dowód trochę dla mnie, że Gwiezdne Wojny potrafią być ogarnięte, zaplanowane, ale też potrafią bawić. Ja mam sporo uwag do tego eventu, do całości tego, do pewnego poziomu, ale i tak moim zdaniem polecam, warto, bo wydaje mi się, że każdy mniej lub bardziej coś sobie znajdzie, czy to w komiksach, czy to w książkach, czy w czymśkolwiek innym. To jakbyś miał jedną książkę, to którą byś polecał? Of. Nie, zacząłbym od, wydaje mi się, że Światło Jedi, ale ja jestem bardziej team komiksy i moim zdaniem główne serie komiksowe The High Republic oraz na przykład nie one shot, tylko miniseria Ostrze po polsku, Trail of Shadows, Szlak Cieni, ale to trzeba przez... Zacznijcie się od głównych serii komiksowych. Tak. Detektywistyczna, tak. Tak, no? Jest, bo jest seria komiksowa detektywistyczna, tylko ona się już łączy trochę z inną serią, więc. Ale nie, The High Republic, to od tego bym zaczął komiksowo, albo ewentualnie, jak ktoś lubi pojedynczą historię, to Ostrze. To jest. Ja bym chyba polecał faktycznie fazę drugą książkową, przeczytać te 5 książek, czy 4 książki Słowisko, jako taką jedną spójną opowieść o kawałeczku. No tak, tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeśli są jakieś pytania, to jedno można zadać, bo tylko tyle mamy. Znaczy, jeżeli ktoś ma jakieś, to śmiało, podnoście ręce, tutaj. Ja mam takie pytanie, bo zachwalaliście tą bajkę dla dzieci. No i ona jest taka moralnie poprawna, w stylu, że... Jest taka, bardzo. W sensie, że... Jest o tym, że przyjaźń ratuje życie. W sensie, bo chodzi o to, że na przykład taki Paw Patrol czy takie Bluey są dobre, bo one są, nie wiem, uczą dobrych wartości. Tak. No to jest właśnie to, to jest to na zasadzie dobrze...
Nie powinno się kłamać. Fajnie jest mieć przyjaciół, fajnie jest komuś pomagać. Dobrze jest komuś pomóc. To jest... Jeśli ktoś z tobą konkuruje, to może wcale nie jest taki zły. No. I tak dalej, tak dalej. Ale to nadal można z tego wynieść radość takiego odległego. No, bajka dla dzieci, tak jak wszyscy oglądaliśmy w jakimś etapie swojego życia za dzieciaka, takie bajki właśnie przenoszące nam jakąś tam naukę. Tak, już umie wiązać buciki i tak dalej, tak dalej. No, tutaj, nam też już wiąże buciki. Czy ktoś jeszcze coś ma, jakieś pytanie? Jeżeli ktoś... dobra, no, tam. A dajemy, a co? Za darmo. No. Ciemniaczonek, pole komisarza Sewa, pora imperatora, dziękuję bardzo serdecznie. Jeżeli będziecie, jeżeli będziecie wrzucać jakieś zdjęcia, to oznaczajcie, zapraszam. I tam jeszcze kolega tylko miał pytanie. Ja chciałem się zapytać, jak to się stało, że Jedi właśnie przeszli z tego... Biało-złote... To musisz przeżyć. Kolorów? To by były spoilery. To będzie trochę spoilerów niestety. Inaczej. Przetargało ich życie. Tak mogę ci... Nie, bo spoiler. Faza pierwsza kończy się w taki sposób, że w fazie trzeciej już jest... No generalnie trochę ich życie przemotało ciężko. Żyćko ich uderzyło mocno, nie? 30, ból pleców i te sprawy. Żeby ci nie zaspoilerować, też trochę Akolita może będzie o tym mówił. No trochę swoje przeżyli. Żeby ci nie zaspoilerować. Dziękujemy. Tak. Jak ktoś chce naklejkę, to zapraszam. I już koniec, tak? Dziękujemy, dobra. Okay.